Cześć, dzień dobry, szczęść Boże. Jesteśmy na Festiwalu Życia w Kokotku. Za nami piękne jezioro i ponad 1000 młodych ludzi, którzy dzień i noc tutaj uwielbiają Pana Jezusa. Tych Państwa przedstawiać Wam nie muszę. Monika i Marcin Gomułkowie, blogerzy, vlogerzy, ewangelizatorzy. I razem z nimi jest mała Zuzia, gdzieś tam biega synek Adaś. 1000 młodych ludzi bierze udział w Festiwalu Życia, czyli błogosławi, uwielbia Pana Jezusa, tak jak teraz Zuzia. Kiedy mieliście naście, 10 lat, też tak spędzaliście wakacje? Niestety nie, zupełnie inaczej spędzaliśmy wakacje. To jest ogromne błogosławieństwo dla nas, że teraz po latach od naszego nawrócenia, też od momentu, kiedy Pana Jezusa poznaliśmy tak naprawdę, możemy być w takich miejscach i radować się z tymi młodymi ludźmi, ale jednocześnie pojawia się taki żal w sercu, że naszej młodości tak nie wykorzystaliśmy. To jest naprawdę ogromne błogosławieństwo, że ci młodzi ludzie mają tyle możliwości i tyle inicjatyw ewangelizacyjnych, w których mogą uczestniczyć i naprawdę czuć takiego Bożego Ducha, radość tych młodych. Niesamowite. To jest naprawdę piękny czas tutaj. Z jednej strony po ludzku można powiedzieć, o jeny, dlaczego tak późno umiłowałem Cię mądrości przedwieczna, a z drugiej strony jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, więc my doświadczamy tego, że to Boże teraz jest w naszych sercach i tak jak Monia powiedziała, widok, świadectwo wiary tych młodych osób też nas ubogaca i też czujemy tą wspólnotę z nimi, mimo że już mamy naście lat więcej od nich nieraz. Kochani, oglądają nas być może też rodzice dzieci nastoletnich, którzy obserwują tutaj atmosferę i w ogóle jakieś takie zaangażowanie tych młodych ludzi w uwielbienie Pana Boga, tak? W pogłębianie, w poszerzanie swojej wiary. A jednocześnie ich dzieci być może są zupełnie na innej drodze i do kościoła mają pod górkę albo w ogóle zrezygnowali. I czuję taki rodzic gdzieś tam w sercu żal. No nie tak miało być, nie tak Cię wychowywaliśmy. Co moglibyście im powiedzieć? No właśnie, nie tak Cię wychowywaliśmy. Przede wszystkim wychowujemy do tego samowychowania. No te dzieciaczki, teraz jeszcze nasze maleńkie, rzeczywiście my decydujemy za nie, ale też zdajemy sobie sprawę, że ten czas biegnie nieubłaganie i to też wszystko przed nami, że będą te decyzje jednak podejmować same. Ufamy, że teraz, kiedy się rozwijają w takim domu, gdzie po prostu Bóg jest obecny, to będzie i obecny w ich dorosłym życiu, ale nie wiemy tego. To jemy, ufamy, może możemy mieć nadzieję, że tak będzie, ale Bóg jeden wie, co to z tymi naszymi dzieciaczkami też będzie. Mimo naszego przygotowania, mimo otwierania się na łaskę, mimo wiedzy, dzisiaj również psychologicznej, to jest pewnego rodzaju tajemnica życia, że my jesteśmy rodzicami i mamy swoje słabości, mamy swoje deficyty. Prosimy Pana, żebyśmy byli świadkami Ewangelii dla naszych dzieci, świadkami Zmartwychwstałego, żeby, tak jak Monia powiedziała, Bóg był obecny w naszym domu, w naszym życiu, w naszych radościach, w naszych trudach. I jeśli my będziemy pielęgnować ten obraz Bożej miłości, to wierzymy, że dzieci się albo tym zachwycą, jeśli nie bardzo zbuntują, to wybiorą tą drogę, bo będą wzrastać na tej drodze. A nawet jeśli się zbuntują, to będą mieli do czego wracać. Przede wszystkim my osobiście, bo uważamy, że każda rodzina powinna wypracować swój własny model, że nie można tak kopiować. No możemy kopiować od świętej rodziny ewentualnie. Natomiast wierzymy, że każda rodzina właśnie ma swoją drogę i czasem jest trudno towarzyszyć dziecku, bo my stawiamy na relacje, czyli co by się nie działo, nasze dzieciątka są umiłowane, zawsze kochane, zawsze przyjmowane. Oczywiście stawiane są im wymagania. Już teraz 3-letni Adaś coś o tym wie, że miłość bywa wymagająca, że nie ma miłości li tylko pobłażliwej, chociaż pobłażliwość też czasem jest potrzebna, a raczej czułość. Natomiast, no właśnie, daj nam Boże, żebyśmy potrafili już w tych latach nastoletnich towarzyszyć dziecku w jego wyborach.
To jest bardzo ważne. I też właśnie chcemy podkreślić, nie dzieciom, tylko dziecku, bo to zawsze jest indywidualna historia. To nigdy nie jest tak, że dwójka dzieci jest taka sama i trzeba mieć na to otwartość, być wolnym w tym. A spróbujmy z drugiej strony. Mamy tutaj, tak jak mówiłam, prawie czy ponad 1000 młodych ludzi uczestniczących w tak niesamowitej atmosferze, też wiary, wspólnego jakiegoś uwielbienia, radowania się tą swoją wiarą, a potem wracają do domu i często zderzają się tak z jakąś ścianą, nie wiem, braku relacji albo wiary w własnym domu. Tak? I oni przyjeżdżają napełnieni tutaj duchem i jest taka twarda gleba. Co byście powiedzieli tym młodym ludziom? Życzymy im odwagi, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo sami się z tym zderzaliśmy. Rzeczywiście w takich miejscach nie jest trudno być świadkiem, bo wszyscy wokół nas są świadkami i świadczą. I naprawdę w takim towarzystwie bardzo łatwo jest uwielbiać i modlić się z rękami uniesionymi w górę i rzeczywiście wychwalać Pana. To jest dużo trudniejsze, kiedy się do tego środowiska, no nierzadko trudnego wraca. Żyjemy w takich czasach, że gdzieś tam te nasze środowiska są mocno zlaicyzowane i to są takie nasze trudy też, żeby w tych środowiskach się odnaleźć. Ale ufam głęboko, że tacy ludzie właśnie przepełnieni tą Bożą miłością i radością są bardzo potrzebni w tym świecie. Nawet nie tyle, żeby mówić, bo może nie czują się jeszcze zdolni do tego, żeby mówić, chociaż są do tego zdolni, ale może właśnie, żeby świadczyć, żeby ta radość zarażała innych, żeby ci inni młodzi ludzie, którzy spędzają wakacje może zupełnie inaczej, żeby pytali, skąd wy to macie? Co tam się takiego działo, że wy jesteście tak radośni, że macie w sobie taką radość? A w własnym domu, kiedy zdarzają się właśnie z tą ścianą, czy wręcz betonem niewiary własnych rodziców? To jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że najważniejsza jest w ogóle w wierze, ale też w miłości, we wszystkich cnotach, w życiu po prostu. Najważniejsza jest wierność, czyli trwanie. Czyli jeśli my podejmujemy decyzję, to powinny pójść za nią odpowiednie kroki. To jest jak z treningiem, tak? Chcę schudnąć na przykład. No to nie mogę po pierwszym dniu nieudanym zrezygnować. Oczywiście to jest też taka przypadłość dzisiaj młodych, że oni by chcieli wszystko na już. Tymczasem relacja z Bogiem to jest droga i wydaje mi się, że najważniejsze to się nie poddawać, w sensie w momentach takiego trudu i też prześladowania, dzisiaj o tym mówiliśmy troszkę, żeby prosić Pana o taką łaskę radości z tego, że jestem prześladowany z powodu imienia Jezus. I to jest może trudne, szczególnie dla tych, którzy są prześladowcami. Dlaczego ty się cieszysz? A no właśnie dlatego. A druga rzecz to wspólnota. Ja myślę, że tutaj zawiązała się niesamowita wspólnota. Jutro kończy się festiwal, ale ci ludzie, jestem przekonany, że jeśli się spotkali nawet z różnych krańców Polski, to nie będą do siebie pisać, będą siebie dzwonić, będą się chcieli spotkać, bo tak łączy Bóg, tak jedna Bóg. Natomiast warto po powrocie do parafii znaleźć wspólnotę, znaleźć przyjaciół. I nawet jeśli we własnym domu, nawet jeśli wśród właśnie swoich krewnych, bliskich nie znajdzie się kogoś, kto przyjmie, kto może nawet nie będzie się zgadzał, ale przyjmie. No są takie sytuacje, że rodzice nie przyjmują tego doświadczenia wiary, tego doświadczenia spotkania z Bogiem, bo po prostu nie ma w nich wiary i dlatego bez wiary nie da się tego po prostu tak po prostu przyjąć, no to my też ufamy mocno w to, że Kościół się będzie modlił za tych ludzi, my się modlimy za tych młodych ludzi, żeby to ziarno wiary, które zostało posiane, żeby ono nie zostało zagrabione przez najbliższych, bo to jest najbardziej bolesne. Taka myśl mi też przychodzi, ufam, że z ducha, no niech ci młodzi ludzie, którzy są teraz przepełnieni, niech się po prostu modlą za tych swoich rodziców. To jest kwestia właśnie tego, jaka jest nasza wiara. Czy my wierzymy w to, że ci nasi rodzice, chociaż może teraz zupełnie nie rozumieją tej naszej radości i nie wiedzą, skąd ją mamy, że oni też się mogą nawrócić. Amen. Pan Jezus przemienia wszystkie serca, jeśli tylko Mu pozwolimy na to. Więc módlmy się za tych naszych rodziców, którzy jeszcze nie są na tym etapie wiary, żeby też mieli tak jak my. Amen. Bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi była Monika, Marcin Gomułkowie razem ze swoimi dziećmi. Szukajcie ich na internecie, na YouTube, prawda? Początek Wieczności to Wasz kanał. Tam też można znaleźć więcej przepowiadania, ewangelizowania.
Ja dziękuję bardzo. Dzisiaj nadajemy na żywo z Kokotka, gdzie trwa Festiwal Życia. Szukajcie też nas na internecie gość.pl, zakładajcie darmowe konta, subskrybujcie nasz kanał, logujcie się, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Dziękuję bardzo, Aleksandra Pietryga. Bardzo wam dziękuję, kochani.